Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Recepta na zdrowie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o suplementach diety. Ja tylko przypomnę, że program nasz jest programem interaktywnym. Mogą Państwo czynnie w nim uczestniczyć. Zapraszam do kontaktu z nami. Mogą Państwo wysyłać do nas maile. Podaję adres recepta@itv.net.pl. Mogą Państwo pisać do nas SMS-y. Piszemy SMS o treści recepta i treść wiadomości, treść pytania, które chcieliby Państwo zadać naszemu gościowi. I mogą się Państwo kontaktować telefonicznie z telefonów komórkowych 740 83 i 20, z telefonów stacjonarnych 700 683 i 30. Moim gościem dzisiaj jest pan dr Marcin Mandryk, kierownik Katedry Dietetyki WSNS w Lublinie oraz prezes Fundacji Fabryka Skrzydeł. Witam pana doktora. Witam serdecznie. Jak wspomniałam, tematem dzisiejszego programu będą suplementy diety. Panie doktorze, o tym, że jest moda na zdrowe żywienie, wiemy już od dawna. Niestety nasz styl życia, który prowadzi większość społeczeństwa, jest właśnie taki niezdrowy. Spożywamy za mało owoców i warzyw, za dużo i jemy, co skutkuje nam nadwagą i otyłością. W naszej diecie mamy za mało witamin, za mało mikroelementów. Do tego coraz częściej korzystamy z żywności przetworzonej, która jest uboga bądź wręcz pozbawiona tych wszystkich potrzebnych nam składników. W związku z tym pomysł na właśnie taki temat na dzisiaj. Suplementy diety stosują wszyscy, począwszy od młodzieży, która stosuje je w celu zwiększenia wysiłku fizycznego, wysiłku umysłowego. Stosują osoby dorosłe, stosują osoby starsze, które w ten sposób chcą wzmacniać na przykład serce, stawy, kości. Przy czym zaznaczmy, że częściej po suplementy sięgają kobiety. W związku z tym moje pierwsze pytanie, które na pewno będzie interesowało widzów, to jest definicja. Co to w ogóle są te suplementy diety? Dokładnie, obecnie panuje moda na różnego rodzaju suplementy. Suplementy dietetyczne są to produkty spożywcze, które zawierają skoncentrowane ilości witamin, mikro, makroelementów oraz innych składników o wartości odżywczej. Są one w formie, która ułatwia dawkowanie, więc to mogą być tabletki, kapsułki, drażetki, mogą być w formie płynnej, mogą być w formie herbatek do zaparzania. Definicja również mówi o tym, że suplementy służą do uzupełniania niedoborów. Tak jak pani profesor powiedziała, prowadzimy niezdrowy tryb życia, korzystamy często z żywności przetworzonej, jest to żywność niezbilansowana, stąd potrzeba uzupełniania tych niedoborów. A suplementy właśnie są taką wygodną formą uzupełnienia tego, co nam normalnie brakuje w pożywieniu. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że suplementy diety to nie leki. Tutaj przepisy nie mówią o tym, jaka musi być ta wartość dolna razy górna zawartości witamin, mikro, makroelementów. Dodatkowo nie ma wykazu roślin, które mogą być w takim suplemencie, a które są zabronione. Dodatkowo producent nie ma obowiązku przeprowadzania badań klinicznych, które by mówiły o tym, czy jest to suplement, produkt skuteczny i bezpieczny, więc należy odróżniać te dwie sprawy. Suplement diety to suplement diety, a lek, to lek. Dokładnie. Suplementy diety pozwalają nam uzupełniać to, czego zakładamy, że jest nam brak. Jakie w związku z tym najczęściej składniki występują w suplementach diety? Tak naprawdę. Ale panie doktorze, odpowiedź po połączeniu. Mamy pierwszego widza, słuchamy pana.
bądź panią.